Kiedyś zawsze odchrypywałem przed telefonem, teraz odchrypuję na telefonie, żeby wiedzieli, że to nie jest, że to jest takie naturalne, że odkaszliwuję w sposób naturalny, a nie, że przed nagraniem odkaszliwuję, a później nagrywam i wtedy nie odkaszliwuję, a mówię, że jestem chory. Jeju. Co to za dźwięk? Co za krzyk? Jakiejś duszy potępionej. W każdym bądź razie Noise Magazine jest świetny, bo nie tylko metal, ale też inna eksperymentalna muzyka, jest artykuł, wywiad jest. Bo to są fajnie, bo to są wywiady. Uwielbiam w ogóle czytać wywiady. Lubię wywiady. W artykule można napisać, co się chce, a wywiad trzeba jednak zautoryzować. Kevin Martin z projektu The Bug. Rzeczywiście go na Spotify'u wyczaiłem swego czasu, a potem z racji tego, że jestem fanem nie jeździ kolesie, moi ludzie, jestem fanem z grupy The F, to jest Ziemia, takie trio gitarowe, wolno grające, bardzo dobre, mój ulubiony zespół, to widziałem The Bug, zrobił im remiksy, także można muzykę zremiksować, taką nawet, która w ogóle nie wygląda, żeby była, nadawała się do remiksów, takich można powiedzieć lekko do tańczenia. Tak, także jeszcze chwilkę na swoją facjatę. Muszę się napić. Kubuś dla dzieci. Ale to nie jest prawda, że to jest kubuś dla dzieci. To tylko się tak nazywa. W ogóle dobrze jest pić rzeczy, które daje się swojemu dziecku. A dlaczego? Po pierwsze trzeba zobaczyć, czy nie jest zepsuty. A po drugie, to są najczęściej bardzo zdrowe rzeczy, bo przychodzą różne testy. Warto czytać te tutaj drobnym drukiem. Czytajcie, jak to się mówi, pismo drobnym drukiem i wszystkie odnośniki. Odnośniki często są zaznaczone gwiazdkami w książkach, tak zwane przypisy. Także dobrze mieć dwie zakładki, bo często przypisy są na końcu książki, tak jak w Dakiniach, Gorący oddech. Jest bardzo dużo przypisów i komu się tam chce czytać przypisy? Mi się też nie chce czytać często przypisów, ale warto czytać przypisy, bo tym się opłaca, bo się wie więcej. Większe ma się widzenie. Wolniej się książkę czyta, dlatego wolno książki czytam, bo czytam przypisy. Albo czytam książki, które są przypisane do danej książki. Autor się porównuje na daną książkę. Taką jedną książkę można czytać w nieskończoność. Są takie książki, na przykład Ulysses. Wcale nie mówię o Biblii, mówię na przykład o Ulyssesie. Można czytać je w nieskończoność. Poezja Ezra Ponda, która jest pełna różnych kalamburów, kiksów i gliczów, i odnośników, i cytatów. Na przykład mam to na myśli. No i w każdym razie kubuś jest zrobiony bardzo mądrze, bo dlaczego dla dzieci? Bo jak się ściągnie tą plombę, nie odkręci się, a ściągnie się tą plombę, o, takiego czegoś nie rzucamy na ziemię, tam jest kosz, jak nie chcemy podejść, to możemy wsadzić do kieszeni lub za chwilkę wyrzucić, dobrze ćwiczyć uważność, że to za chwilkę wyrzucę, tak, za chwilę to zielone, takie malutkie, plastikowe i to dajemy w ten sposób dla dziecka. Ten sok jest dla dziecka, bo to ma. Ma ten dziubek, żeby dziecko piło. No jak wygląda dorosły, że przez coś takiego pije? No śmiesznie. Taki twardziel, wydzierany, słuchający The Bug Earth Noise Magazine. Wydzierany, pije przez dziubek. No to śmiesznie wygląda. Chyba, że jedzie rowerem, żeby mu się nie porozlewało. Tak jak w bidonie. To zamykamy. Czy możemy się z dzieckiem podzielić tym sokiem, bo te bakterie są podobne, no ale to nie jest też estetyczne, nie? Więc napij się córeczko, jedna, druga.
I tutaj, synu, ty jesteś większy, możesz się napić z gwinciora. Z gwinciora na hejnał. No ale nie tylko, jak się okazuje, można pić z gwinta. To jest to, co niektórzy rodzice myślą w tym momencie. Co można pić z gwinta? Z gwinta można też pić kubusia, soki, wodę. Można z gwinta pić mnóstwo rzeczy. Nie trzeba pić rzeczy tylko tych, które się zazwyczaj według waszym wyobrażeniu niezbyt zdrowym kojarzy tylko z jednym. Ja nie mówię, że żeby nie pić piwa, tak? Natomiast uważam, że wszystko jest dla ludzi z umiarem. Prawie wszystko, bo heroina nie jest dla ludzi. I inne narkotyki tego typu. Natomiast dobrze jest. O, tu na mnie patrzą jak na wariata, bo się nagrywam, a oni nie wiedzą, że ja spędzam czas z moimi dziećmi na spacerze. Bo oni mają wszystko. Siebie, mają ojciec, syn i oni nie nagrywają filmów. Oni nagrywają filmy i mają w domowym archiwum, tak? Oni mogą sobie najwyżej nagrać psa, bo pies krótko żyje. To sobie mogą nagrać na forum, na przykład na Facebooku o psach coś, nie? Wstawić mojego, nie wiem jakie są niemieckie imiona psów, ale jakiś Schwarzenhund, czyli czarny pies, nasz Schatz, czyli skarb, died, gestorben, hat, czyli po niemiecku umarł. No i tutaj właśnie przechodzimy do meritum całej sprawy. Mianowicie przed wami, moi drodzy, nie musicie tego oglądać, żebyście nie byli za bardzo wstrząśnięci. Przed wami widok na przyszłość. Nawet jeżeli będę filmował ludzi, halo? Nie będę filmował ludzi. Nawet jeżeli myślicie, że będziecie żyć wiecznie, to prędzej czy później wszyscy się znajdą jako część tego elementu widoku na przyszłość w tym momencie dla innych. Dla innych. Ten cmentarz, ten fragment cmentarza jest bardzo klimatyczny. On jest bardzo stary, z 1600 któregoś tam roku. Są groby, tak, piękny kadr. I proszę, jaki wypas. Takie mieli kiedyś, tacy byli bogaci, mieli Mercedesy, Audi, duże czarne samochody i białe. Mieli rodziny, mieli... Każdą stronę gramy w Gerlitz. Mieli wszystko i podzielili los. Tak jest w różnych bajkach i legendach. Ten sam los czeka i bogacza, i biednego, i bogatego, i dobrego, i złego tak samo. Tutaj, ha. Tutaj chyba to odnowili, bo nigdy tu nie byłem. To są wszystko miejsca na groby, tak zwane nagrobki. Taki zespół jest nagrobki. Niedługo listopad. Pierwszy listopad, święto zmarłych. Wszyscy pójdą na groby. To jest piękne święto. Jeszcze z czasów pogańskich, tak zwane dziady. Adam Mickiewicz napisał Dziady. Tadeusz Konwicki piękny film zrobił. Lawa, inspirowany m.in. dziadami i życiem Adama Mickiewicza, naszego wieszcza narodowego, który napisał niesamowitą metafizyczną sztukę, który też miał tam problem z numeracją. Najpierw jest druga część, potem jest pierwsza część, po czym jest szósta część.
będziecie przerabiać, już nie pamiętam, bo byłem dawno w szkole, jak będziecie przerabiać, to zobaczycie, że z tą numeracją też mu się myliło. Trochę jak waszemu tacie. Ale wszystko ma sens. Jednakowóż. O, tutaj jest rzeźba. Tutaj proszę. Pani po śmierci straciła głowę. Głowę niekoniecznie dla huzara. A była taka ładna. I on był taki śliczny. I tak się kochali. I wszystko. Wszystko. Powiem wam dzisiaj. Wasz tato buddysta. Jak mówili starożytni samurajowie. W filmie Ghost Dog. Z Forrestem Whitakerem. Bardzo dobry film. Mój ulubiony. Wszystko mija. Tak. Wszystko mija. Nie wiem, że są mili, ale halo? Ale jak nagrywam przez kamerę, to za bardzo mi nie ufają. Znaczy ich spojrzenia są, zaczynają być czujne. Dobrze. Tutaj myślałem, że nakręcę jakiś teledysk black metalowy. Myślałem, żeby nakręcić tu klip dla grupy Hegemon, na której byłem w koncercie i poznałem kolesi. Pozdrawiam, pozdrawiam kolesi z Hegemon. Mam ich kasetę, magnetofonową kasetę. Pokażę później. Słucham. Tu są te ławki. Tu siadam czasem z kimś. To nasza tajemnicza ławka. Nasz tajemniczy cmentarz. Tu są piękne rzeczy, jest dosyć ciemno i tego nie pokażę. O! Tu jest taki barok jak Staudinger. Nie będę tego przywoływał, bo wy jesteście jednak dziećmi. Staudinger to był taki pan, który jest bardzo śmieszny. Aforyzmy pisał. Jak mi telefon tam wpadnie, to będzie się nagrywać całą wieczność. Także tylko tak szybko wsadzę tu rękę. Ale myk filmowy. Jakżeście to nakręcili? Ha, mamy swoje sposoby. Seven Grip. Pozdrawiam Tomka z Seven Grip, mojego przyjaciela. Tutaj już idą następni. Drodze ku przyszłości. Gdzie ku przyszłości to była taka piosenka Deserter. Deserter. Świetna grupa. Kumaci kolesie. Tak. Tam jest dalsza część. Cmentarza. Tutaj jest. Nie powiem, co tu jest. Bo jak powiem, to wy mękniecie. W każdym razie Niemcy nie obchodzą 1 listopada, nikt tu nie przychodzi. O, światło, świecenie. Nikt tu nie przychodzi na cmentarz 1 listopada, bo oni są Germanami. I mają taką religię jak katolicyzm, ale trochę inną. Nazywa się protestantyzm. I inne mają święta. Troszkę jest zupełnie u nich inaczej. I u nich nie grzebie się zmarłych. Nicht graben. Tylko robią to w takim oto budynku. Znani są z tego. Bardzo dobrze na cały świat. A ja nie będę o tym opowiadał. Was nie wystraszyć. No ale tak to jest. W Polsce też się to robi. Można po prostu. W Tybecie na przykład jest podniebny pochówek. To jest jeszcze coś innego. Jeszcze bardziej coś strasznego. Widziałem, bo polski lama z Grabnika kiedyś nam pokazywał slajdy i niektóre osoby były wstrząśnięte, że zostały buddystami.
bo Tybetańczycy jeszcze inaczej tam podchodzą, tam jest kupę skał i nie można łopatą kopać, bo są same kamienie. Także tutaj jest ławka, proszę. Tu jest Tyskie, nasi tu byli, bo jeżeli chodzi o nie zostawia, jeżeli picie piwa na przykład, to wszędzie można pić piwo, tak? Można pić, to ja mogę na ławce wypić piwo i policja nic nie zrobi, w Polsce mi zrobi. Natomiast jaka jest różnica? Nie wiadomo kto to. Czy to zostawi to małe Tyskie, Polak czy Niemiec? Ja na przykład wiem. Kto zostawił. Polak. Bo Niemiec, chyba że taki zniemczony Polak, jak już Dirty Das, bierze butelkę do kieszeni i idzie z nią, choćby nie wiem co, do śmietnika. Tak? I to się nazywa właśnie empatia. Myślenie o innych. Ktoś może przyjść i może się źle poczuć. Zobaczy Tyskie, na przykład mu się zrobi niedobrze. Tak? Niemcy tak nie robią. Nie ma tutaj w ogóle żadnych śmieci. Nie będę tego filmował, bo nie ma sensu. Śmieci jest pełno. Na wysypisku śmieci lub w spalarni się śmieci, tak? Także moi kochani, drodzy, moje kochane dzieci, kończę już. Jeszcze jutro tylko taki maratonik, godzina po godzinie. Natomiast już później będę nagrywał codziennie, ale sobie by coś wymyślę, jakiś temat sobie wymyślę, jakieś miejsce sobie wymyślę i tylko to jedno nagram po to, żebyście nie dostali kręćka, że tato nagle jest tutaj tak bardzo aktywny, bo wiadomo, wszystko może się zmęczyć, nie? Moje ulubione płyty, moje wszystkie płyty mojemu synowi zostawiłem, bo ich tak wysłuchałem dużo, a nie miałem co jemu dać od siebie, żeby o mnie myślał, żeby miał po mnie pamiątkę. Jak ja tutaj nadaję z czyśćca, czyściec, tak? Nazywam to miejsce czyśćcem, nadaję z czyśćca, więc on może z tego korzystać, także nie musimy się przywiązywać do rzeczy. Możemy, jak się nam rzecz dla nas znudzi, możemy komuś dać, ktoś nam da, my damy i będzie dobrze. O, już wziął, zobaczył mnie, wziął telefon, już dzwoni. Także pozdrawiam was serdecznie, kocham was bardzo.